jak przystało, trzeba zrobić tour po pokoju. Więc tak. Tu mamy wieszaczek. Tu mamy lampę. Przynajmniej świeci i jest dość miasto. Tu mamy takie fajne duże łóżko. Niestety tylko jeden ręcznik. Tu mamy lusterko. Tu mamy klimę. Niestety na Filipinach klimatyzacja jest taka. Hałasuje i... No ale jest zimna w sumie, jest chłodna. Działa. Co jeszcze? A, znowu to. Kontakt jest taki. Musicie pamiętać o tym, jak jedziecie do... Jak jedziecie na Filipiny, bo trzeba mieć przejściówkę. Dobra, to teraz czas na kibelek. Zobaczcie, jak to fajnie zapewne. A w ogóle co to za plus? A tu, do tego, patrz. Jak ktoś się zamknie od środka, to możesz otworzyć. Jak na przykład dziewczyna pójdzie do kibla i się zamknie, to możesz normalnie sobie otworzyć i wejść i ją sprać. Dobra, co tu jeszcze? Okej. W kibelku niestety nie ma klimy. Okej. Czas na dzień drugi. Właściwie pierwszy, bo wczoraj przyjechałem, to była noc. Idziemy zobaczyć na plażę. Ale pokażę wam może jeszcze ten guest house. Ale gorąco. W pokoju mam zimno. Dzięki klimie. Ale niestety wreszcie tego budynku nie ma klimy, tylko upał. Teraz oświecę światła, żeby coś było widać. Okej, to tu jest jadalnia. Można sobie usiąść i coś zjeść. Było cały czas tak rozmazane? Dobra, tutaj jest taki dystrybutor na wodę ciepłą do kawy i zimną. Tu jeszcze mamy szklaneczki. Gratis kawa. Jest kuchnia, zaraz wam pokażę kuchnię. Akcenty chrześcijańskie, a to? A to nie wiem, co to jest. Jakieś chińskie chyba. I jeszcze jest rowerek, jakby ktoś chciał zadbać o formę. Lodówka. Trochę przyborów kuchennych. Kuchenka. I źle. Ogólnie jest spoko, tylko obok mnie tam mieszka gościu, co jak w nocy chrapie, to wszystko się tu rusza, tak. Tak głośno jeszcze nie słyszałem nigdy w życiu. Ale powiedziała mi, że mogę wziąć drugi pokój, jakby co. Drugi pokój wygląda tak. W sumie to samo. Tylko nie ma deski. Ale też nie mam. I pierwszy właśnie nie ma tych, nie ma ogrzewania wody. No i klima jakaś taka stara, tu nie chcę chyba. Mój jest ciut lepszy. Ale tutaj jeszcze mamy jakieś akcenty religijne. O tej godzinie się wychodzi na dwór, nie wcześniej. Można poleżeć albo posiedzieć. A tutaj mamy wyjście na ogródek. Piesek uciekł. Możemy się rozejrzeć trochę. Dzisiaj wietrzna pogoda. Hamak. O, patrzcie, kogut. Koguty tutaj pieją od godziny
trzeciej do godziny, od godziny 3 a.m. do godziny 2 a.m. Więc masz tylko godzinę, żeby spać. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Palmy z kokosami, tam właśnie jakiś spadł. A tutaj można też sobie usiąść i zjeść śniadanie na przykład. No wszystko fajnie, nie? Ogólnie fajnie, super. Można sobie usiąść na zewnątrz. Tylko kto lubi siedzieć na zewnątrz, jak jest 40 stopni? Jaka to jest przyjemność? Teraz jest trochę wiaterek, ale ten wiatr ma 39 stopni, więc nie wiem, dobra, idziemy na miasteczko w dzień, a najpierw na plażę. A jeszcze wam pokażę tutaj te takie wyjście jest. W nocy o fajnie wygląda. Tym autem przyjechaliśmy wczoraj. No jest spoko, cisza, bo jest trochę oddalone od drogi. O, steak na obiad. To potem wezmę. Nie wiem, czy nie będzie lało. A jak będzie lało, to niedobrze, bo mi wszystko zamoknie. Ale mam to. Zawsze biorę ze sobą taką dużą reklamówkę, jakby co, żeby można było schować. No dobra. W dzień to trochę inaczej wygląda. Jest dużo miejsca tu, jak widać, główna ulica. Się zastanawiamy właśnie, czy ten czy ta ulica nie psuje tego pobytu nad morzem, bo może tak być. Ja myślałem, że będzie tak, że będzie o morze, plaża i cisza, spokój, nie? Daleko od ulicy. Ale niestety jest tak. Lipa jest taka, szczerze mówiąc. Patrzcie, w ogóle w sumie nie ma morza, tylko jakieś zielone coś. Tu chyba można coś zjeść. No spoko nawet, nie? Tu chyba coś można zjeść. Hello! Hello! No więc tak, trochę znowu inne wyobrażenia od rzeczywistości, bo miał być cudowny biały piasek. No niby jest. Jak tu jakieś kałuże są, to można się popluskać można się. Ale żeby rozłożyć koc, kurde, no nie wiem. W dodatku nawet słońca nie ma. To jest akurat dobre, bo nie ma takiego skwaru. No ale co to jest? To nie jest żaden raj, kurwa. No niby są jakieś fajne skały. No ale tam nawet nie pójdziesz. Bo jest jakieś zielone coś. No nie, nie, nie. This is not what I expect. Ale trochę przejdę dalej, zobaczymy, kurde. Bo tu gdzieś miał być ten te takie domki, gdzie mają bezpośrednie dojście do morza. To rezerwowałem na Airbnb. Ale no, jeśli to może tak wygląda, to tak szczerze mówiąc słabo. No patrzcie, co to jest. Pięknie. Muszę to uwiecznić. A przynajmniej Stefanowi zrobię jakieś zdjęcia. Bo już mi wczoraj gadał, że przyjechaliśmy tu, a żadnych zdjęć nie robimy. Idziemy zobaczyć dalej. Ale lipa. To jest niby ten raj tutaj. Patrzcie, te domki chyba to są. Jezus. Trzeba
było na tych podrasowanych zdjęciach. Chyba to. Pieski, kurwa, co to jest? Hej. Tu muszę chyba przejść pod. Na szczęście jestem super wygimnastykowany. Patrzcie, jakie piękne morze. O, tu są chyba te domki. No niby fajnie, tylko... Raz, że śmierdzi. No i ten widok, kurwa. No ale jedno muszę przyznać, że tutaj nad brzegiem jest spoko, bo ten, wieje wiatr. No chociaż może dzisiaj akurat tak jest. Normalnie może nie. A co, czekaliście na jakąś ładną blondynkę, co? I znowu on japie. No, więc tu macie taką plażę. Nawet patrzcie, nie trzeba tego. Leżaków. Ani ręcznika, nic. Bo to jest miękkie. Wygodne bardzo. Albo może się tam się położyć, na tym zielonym. To tak jakby spa, za darmo spa tu jest. A, kumam. Ok, idziemy do... idziemy do marketu. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i oglądania nowych odcinków. Dzięki, cześć!